Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kolejnym pozytywnym wyroku przeciwko bankowi Millennium. O co chodzi? No, mówiąc krótko, zaczęła się już sytuacja taka, że banki przegrywają kilka razy w miesiącu. To już nie jest sprawa jednorazowa, to już nie są sprawy jednostkowe, ale jest tych wyroków coraz więcej. W związku z tym pozwoliłem sobie teraz Państwu wybrać wyrok przeciwko bankowi Millennium z 13 listopada 2019 roku, wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wyrok tego sądu jest bardzo ciekawy, mianowicie rozpatrywana była apelacja banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 lipca 2018 roku. I w tym wyroku Sąd Okręgowy stwierdził, że umowa jest nieważna w całości z uwagi na niezgodność z prawem bankowym, sprzeczność włącznie z tym z prawem bankowym i brak określenia, poprzez brak określenia wysokości świadczenia, do którego spełnienia był zobowiązany frankowicz. Tutaj sąd apelacyjny rozpatrywał apelację banku i potwierdził nieważność całej umowy, ale sąd apelacyjny w Warszawie stwierdził, że ta nieważność w całości umowy wynika z faktu, iż są tutaj klauzule abuzywne, czyli nieuczciwe. I z podstawą nieważności tej umowy kredytu indeksowanego z 2007 roku jest właśnie nieprawidłowe, nieuczciwe klauzule abuzywne. I one były podstawą do orzeczenia, a dotyczyły właśnie indeksacji umowy do franka szwajcarskiego. I teraz bardzo ciekawa rzecz to to, że te klauzule indeksacyjne były zakwestionowane przez sąd apelacyjny. Potwierdzone zostało to, że to jest wystarczająca podstawa do nieważności tej umowy. No i sąd apelacyjny zasądził całą dochodzoną przez frankowiczów kwotę, to jest 82 tysiące złotych z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń kredytobiorców. No i tutaj kolejna ciekawostka. Bank nie wystąpił z roszczeniem wzajemnym, tymi słynnymi roszczeniami o korzystanie z kapitału. Tak jak mówiliśmy już wcześniej wielokrotnie, one są totalnie nieuzasadnione. Natomiast faktycznie no, banki straszą takimi roszczeniami, więc tutaj bank nie wystąpił z takim roszczeniem, sąd z urzędu nie ma obowiązku badania takich roszczeń, w związku z tym tutaj w tym zakresie sąd apelacyjny się nie rozwodził. Ważne to, że wyrok jest prawomocny, czyli proszę Państwa, mamy sytuację kolejną taką, że bank Millennium, który kiedyś wielokrotnie opowiadał, że jest tylko jeden wyrok, który przegrał, a reszta wszystko wygrywa, to już jest nieprawda. To można włożyć między bajki. Faktycznie bank Millennium nie jest niezniszczalny, a umowy, które zawierał na kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego, zawierają klauzule abuzywne, czyli nieuczciwe dotyczące indeksacji i są one wystarczającą podstawą do tego, żeby uznać takie umowy kredytu za nieważne w całości i zasądzić zwrot nieuzasadnionych świadczeń przez frankowiczów. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.